Cześć moje kochane dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka. Jest dzisiaj ze mną moja wyjątkowa reżyserka, bez niej to by mi się na pewno nie udało. I dzisiaj mam wyjątkowego gościa, czyli Niewidka. Ciekawe, czy wróżka Zuzia się gdzieś dzisiaj pojawi. Zobaczymy. No dobra, dzisiaj opowiem wam o tym, dlaczego dzieci noszą okulary. Być może ty właśnie jesteś posiadaczem albo posiadaczką okularów. Wyobraź sobie, jeżeli w twoim przedszkolu jest na przykład grupka 10 dzieci, to na te 10 osób jedno nosi okulary. Czyli całkiem sporo, prawda? Jak myślisz, po co są okulary? Tak, żeby lepiej widzieć, ale oczka bywają bardzo sprytne i czasami nie do końca wiemy, że są trochę popsute, bo czasami jest tak, że boli nas głowa albo boli nas oczko i wtedy myślimy o czym? O syropie przeciwbólowym. A tak naprawdę najlepszym lekarstwem są okulary. Co jeszcze? Czasami zdarza się tak, że się bardzo starasz namalować jakiś piękny obrazek albo napisać laurkę dla mamy czy dla taty i coś nie do końca wychodzi. I nie dlatego, że twoje rączki nie działają. Czasami to właśnie oczka płatają figle. Zdarza się też tak, że czasami oczka są, można powiedzieć, troszkę zabiegane i nie do końca patrzą w tą samą stronę. I wówczas też potrzebne są ćwiczenia i okulary, żeby wzmocnić mięśnie. Pamiętasz, że w oku znajdują się mięśnie? Mówiłam o tym w poprzedniej bajce. No dobrze. I teraz tak. Czy wiesz, że są różne rodzaje okularów? Na przykład są dzieci, które doskonale widzą obrazki w książeczkach, ale mają problem z tym, żeby zobaczyć samolot, który gdzieś daleko leci. I te dzieci są krótkowidzami, bo widzą dobrze z krótkich odległości. Ale są też dzieci, które doskonale wypatrzą samolot czy statek w oddali, ale mają problem z tym, żeby zobaczyć, co jest na obrazku. I te dzieci są dalekowidzami. W zależności od tego, jak widzimy, nosimy odpowiedni rodzaj okularów. No tak, ale czasami jest tak, że wydaje tobie się, że widzisz dobrze, a pani doktor mówi, że powinieneś nosić okulary, czy powinnaś nosić okulary. A to dlatego, że te oczka, jak już ci mówiłam, są bardzo sprytne i czasami jedno działa dobrze, a drugie jest trochę popsute. I to drugie jest takim leniuszkiem. I wtedy jedno odpoczywa, a drugie ciężko pracuje. I właśnie dlatego potrzebne są okulary, żeby oba oczka sprawiedliwie pracowały. Czy okularki trzeba nosić zawsze? To zależy od tego, co powie pani doktor. Okulary trzeba nosić po pierwsze, żeby lepiej widzieć, żeby dobrze rysować, żeby nie bolała was główka, ale też dlatego, że okulary mogą wyleczyć wasze oczka. I czasami zdarza się tak, że po jakimś czasie możecie przestać nosić okulary. Czasami jest tak, że okulary trzeba nosić długo, ale są też inne metody, żeby naprawić oczka. O nich razem z Niewidkiem opowiemy wam w kolejnym odcinku. No dobrze, moje kochane dzieci. To by było chyba dzisiaj wszystko. O, i Zuzia się pojawiła. No to co? Żegnamy się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!